Zdecydowanie egzotyczny, niewysocy chłopacy, ale wyskakani i bardzo dynamiczni, także coś nowego, nowe doświadczenie. Dla mnie takie mecze, szczerze powiedziawszy, są trudniejsze niż te z te rywalami teoretycznie lepszymi albo na podobnym poziomie do nas, bo wtedy jednak wiesz, czego się też spodziewać, wiesz jak się nastawiać na to wszystko. Tutaj jest jednak troszkę tej niewiadomej, nie wiadomo kto, gdzie, jak zagra, czy to, co obejrzeliśmy na wideo, to na pewno będzie to, co zobaczymy na meczu, także jest dużo więcej niewiadomych na pewno. No już od dzisiaj zaczynam myśleć właśnie, po tym meczu z Meksykiem już teraz skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej się przygotować do meczu z Amerykanami i na pewno będziemy chcieli go wygrać. Gorący doping jest super, gorzej, że na hali jest strasznie gorąco i to na pewno trochę przeszkadza, bo koszulka waży mi już za 2 kilo, jak teraz troszeczkę wyschłem, także pod tym względem atmosfera jest jak zawsze super, tym bardziej, że miałem okazję tu debiutować w kadrze, także zawsze miło będzie mi się tutaj wracało.